Real Farm Redact Burn to wyjątkowo silny spalacz tłuszczu. 15 naturalnych składników zadba o twoją redukcję. Sprawdź na realfarm.eu. Możemy zaczynać? Jesteśmy gotowi? Czas start, pam, ram, pam, pam. Słuchajcie, witam was serdecznie. Czwarty odcinek czwartej serii Turbo Koksa. I jesteśmy znowu w Warszawie. Dzisiaj siłownia Core Fitness. I nietypowy gość, oczywiście, jak zwykle postać tuzinkowa. Dzisiaj będzie na pewno dużo gadanego, bo to jest człowiek, któremu morda się nie zamyka. Zresztą nie bez kozery go wybrałem, bo chciałem, lubię z nim po prostu gadać. Lubię z nim przebywać. Często też prywatnie sobie czasem rozmawiamy. Oczywiście jest to też sportowiec, jest to kulturysta i nie tylko. Dzisiaj pewnie nam opowie o tych swoich dodatkowych pasjach. Jest to wielokrotny medalista mistrzostw Polski. Już nie będziemy wymieniać co, gdzie zdobywał, bo on startuje już naprawdę kupę lat i jeszcze pamiętam go za czasów, kiedy ja dopiero raczkowałem. On już tam był, on już był na scenie. A dzisiejszym moim gościem jest Krzysztof Ferec. Zapraszam pana, czyli tak zwany Fericze, six-packu, wujaszek Fericze. Witamy serdecznie, wujku. Witam. Lepszej reklamy się chyba nie da zrobić w marketingu i w PR. Powinien się robić, bo bardzo dziękuję za te miłe słowa, tak, witam serdecznie wszystkich, witam Cię. Słuchaj, zawsze, ostatnimi czasy, ja byłem po tej drugiej stronie, Ty mnie tam cały czas zapytywałeś, tak, rozmawialiśmy, w końcu przyszła pora i na Ciebie, tak, jak się umawialiśmy, mówiłeś, Manie, kurwa, przyjedź, weź mnie w końcu w obrotnie, Był nawet taki plan, że my chcieliśmy się wybrać z ekipą moją, ze złotego Jeepa, ze Sixpacka do Turbo Koksa, tak, chcieliśmy zrobić materiał, no ale mnie ubiegł, oczywiście fajne propozycje, jakiś nagrywek zawsze przyjmuję i się bardzo cieszę, mimo tego, że ciężki weekend był i Mariano trochę jest, że tak powiem, wyjebany z butów, ja również, ale tego nie chcieliśmy odpuścić, mam nadzieję, że tutaj trochę pogadamy, będzie trochę na poważnie, będzie trochę na wesoło, no ale to już ty tutaj prowadzisz, wiesz, rozdajesz karty. Daliśmy trochę dzisiaj w cymbał, żeby nas nie sponiewierało, żeby ten trening jakoś tam jeszcze po ludzku wyglądał. Krzysiu, powiedz mi tak, teraz przygotowujesz się, w jakim etapie jesteś, co teraz robisz, co się z tobą dzieje, trenujesz, czy się opierdalasz po prostu? No ja jestem po ciężkim sezonie startowym, to tam troszeczkę obserwował ten, gdzie jakieś osiągnięcia były, trochę w naku, trochę w nadbie. Rok w zasadzie wracania do formy takiej mocnej. Po tych startach chciałem troszeczkę odpocząć. Roztrenowywałem się dosyć długo. Dostałem fantastyczną propozycję Sixpacka, więc zmieniłem pracę zawodową, jestem dosyć mocno zajęty. Już nie pracuję z Iridium Labs, ze starą marką. Trochę mi się pokomplikowały sprawy zdrowotne. Ja nie jestem hipokrytą, zawsze o tym mówię szczerze, jak to wygląda. Mam nadzieję, że też to dzisiaj w tym odcinku trochę porozmawiamy. Stare stany zapalne, te moje barki, gdzieś tam tematy chodziły, że mam syntol w barkach pierdoluty, jakieś kurwa gówna na kiju ludzie gadali. Gdzieś te barki zawsze miałem duże, pracowałem nad nimi cały rok, no ale niestety przy zbicie oczywiście, że wiadomo czego, gdzieś tam siłaków głowy boczną w trochę za dużych ilościach prawdopodobnie, doszło mi do jakiegoś mojego stanu zapalnego, który gdzieś tam przez wiele miesięcy się, powiedzmy, nawarstwiał, bo to nie mogę powiedzieć, że roznosił, bo okazało się, że te cysty, które miałem w barkach, te ropnie, one były zamknięte, więc nawet na badaniach wychodziło mi, na wszystkich badaniach krwi i tak dalej, że nie mam żadnego stanu zapalnego, jakiegoś takiego rozniesionego, że jestem zdrowy. W końcu się zdecydowałem dzień przed Sylwestrem na wyjazd do takiej mojej znajomej, pani doktor, którą serdecznie pozdrawiam, Alicję, no i która, że tak powiem, uratowała mi życie w cudzysłowie, obejrzała te moje barki, mówi, słuchaj, Poluniu, sympatyczny, jak chcesz być sportowcem, jak nie chcesz mieć sepsy, jak nie chcesz mieć takich gówien, masz wielkie te barki, ja zadbam o to, żeby one były w dalszym ciągu ładne. Już tak było, tak zagrożenie takie było. Znaczy, tak? Nie było zagrożenia, ale to zawsze może się rozlać, nie? Zajrzeliśmy tam do środka, nie chcieliby się filmów z tego cięcia zobaczyć. Ja widziałem. Mariano Italiano widział. Jak z tych prawdziwych takich, gdzie tam się wyciskają. Tak, prawdziwy amerykański filmik gdzieś tam, który czasem na YouTubach krąży, jak wyciskanie takich wielkich pryszczy. Ja mówię o tym oficjalnie, przestrzegam was, jak macie jakieś takie problemy z tego typu rzeczami, to odezwijcie się do mnie, ja wam naprawdę pomogę, co z tym zrobić. No i wracając do tematu, no jestem po zabiegu tych barków, barki są zrobione, jestem zdrowy. Oczywiście wjechały jakieś tatuaże w międzyczasie, no, trzeba było troszeczkę odpocząć, też od sportu, jestem na opie, zszedłem z bomby, wiadomo, że jak się tutaj przygotowuję do zawodów, jakieś tam grube tematy idą, więc oczyściłem się zupełnie, zszedłem nawet z HTZ-a, żeby ten organizm odbił, więc żadnego nawet tam hormonalnej terapii zastępczej nie było, tylko suplementacja, stwierdziłem, że zrobię sobie małą przerwę i oprócz nagrywek oczywiście, które robiłem z Sixpackiem, z moimi gośćmi, tam, nie wiem, z Wasylem z CrossFitu, czy z Zakopem Szostakiem, gdzie musiałem oczywiście poćwiczyć, bo takie jest założenie naszego programu, że przyjmuję gości, z nimi robię robotę, to oprócz tych nagrywek i oprócz nóg, tak jak rozmawialiśmy na targach ESP, gdzie tam katowałem je raz, dwa, nawet trzy razy w tygodniu, żeby je tam troszeczkę poprawić, to nie robiłem góry absolutnie w ogóle, przez równe 40 dni.
wiadomo, nie trzymana tak bardzo dieta, aczkolwiek bez jedzenia sypu. Raz na jakiś czas, ale trzymam Nikę, ja gotuję w domu. Nie, no to jest, ja ci powiem tak, u nas jest to już troszeczkę inaczej, bo ty nie siadasz, kurwa, do pizzy. Nie. Tylko jest jakieś tam swoje schematy, każdy ma. Tak. Plus dodateczki, jakieś do pewnie leciały. No, i tak to wyglądało przez 40 dni, wiadomo, bez towaru, nie z taką dużą kaloryką, odpoczynek, relaks. Jak relaks, to jakaś tam lampka wina, tak, to troszeczkę wyjście do kina, to jakieś tam naczosy, wiecie. Głowa musiała generalnie odpocząć, tylko katowanie tych nóg, tak naprawdę. Ostra co, i dało to coś, jakieś efekty na nogi? To znaczy, to nigdy nie była moja słowa partia. Ja widzę, że one mi przez te 40 dni nie wychudły, nie uciekło mi to, jestem zadowolony, są silne. Też musimy pamiętać o tym, że ja mam poważną kontuzję tego kolana. 12 lat temu miałem wycinane łokotki, w zeszłym roku gdzieś tam na MMA mi ta kontuzja wróciła, więc dzięki Bogu, że ja w ogóle funkcjonuję, że mogę siadać, że mogę robić te kroki. W poniedziałek zrobiłem pierwszą sesję treningową, poniedziałek, wtorek, środę, czwartek przetrenowałem 4 treningi z rzędu. Specjalnie się przygotowywałeś do programu. Tak, troszkę się tu chciałem rozwijać czasu, tak jest. Piątek, sobotę, niedzielę miałem teraz robotę, tą moją drugą robotę, którą się jeszcze tam troszeczkę imam, kto mnie zna, ten wie, nie będziemy tu się zagłębiać. Nocy trochę nieprzespanych, tam kilka... Deszcz niespokojne. Tak, dokładnie. No i jestem z powrotem tutaj w Warszawie, chcę wrócić troszeczkę do sportu. Na razie nie mówię, co będzie, czy to będzie scena, czy to będzie MMA, czy no to właśnie to chciałem cię o to zapytać, bo ty tak kurwa się imasz tutaj trochę tego, czy nie zastanawiałeś się, czy może nie, może warto by było gdzieś się przysiąść na 100%, a nie tutaj. Po co ci to MMA? Ty lubisz taką mocno? Bo był taki okres, że ty się chyba tam na kulturystykę trochę pogniewałeś, tak? Że powiedziałeś, pierdolę, tam nic nie robię, nie jestem kulturystą i byłeś MMA tylko i wyłącznie, już tam widziałem, zszedłeś, kurde, totalnie ze wszystkiego. Tak, no. Już się nie było jako kulturystą. Tak, to wiecie, przyszedł taki moment, że... Za 2 lata temu było, nie? Tak, ja absolutnie na kulturystykę się nie pogniewałem, bo jeżeli chodzi o sport, tak, czy jako, nie wiem, dziedzinę sportową, czy jako pasję, bo niektórzy twierdzą, że kulturystyka to nie jest sport, może to jest tym prawdy, nieważne, jakieś nasze zamiłowanie, na samą kulturystykę się nie pogniewałem. Troszeczkę nie podoba mi się to, co się w tej branży dzieje, nie? W branży trenerów personalnych, w branży takiej fit, instagramowej, facebookowej. Tak jak rozmawialiśmy, tych klapsików, dupeczkę, poklepywaniu się po ramionkach i tutaj buźka, buźka, kochany, tu wiesz, a odwraca się ktoś do ciebie na jest pierdolona, szerząca się wszędzie hipokryzja, która mnie w pewnym momencie bardzo zmęczyła. To był ten czas, gdzie wróciło mi troszeczkę, wracało mi tam problem z kolanem, a szczególnie z barkiem. Schodziłem trochę z masy i stwierdziłem, i to był też ten okres, gdzie miałem tam problemy, też o tym oficjalnie mówię, taka może depresja to zbyt takie górnolotne słowo, ale jakiś malutki taki kryzys światopoglądowy i szukałem jakiegoś bodźca, jakiegoś kopa. Trafiłem do Jurasa, Łukasza Jurasa Jurkowskiego, serdecznie go pozdrawiam, fantastyczny człowiek i trener. On mnie przyjął do Copacabany i tam bardzo mocno zaangażowałem się w te MMA. Myślałem gdzieś tam, że może wystartujemy w jakichś amatorskich zawodach. Gdzieś te fundamenty... Łówce to może nie, ale jakieś świecie, jakaś amatorska liga MMA. No i niestety, jak już zacząłem wchodzić na jakieś tam obroty, zacząłem sobie przypominać, jak to jest stójka, coraz lepiej chwytać te zapasy, coraz lepiej chwytać te trzy płaszczyzny, jakie są te MMA potrzebne, no to wróciło mi niestety ta poważna kontuzja kolana. Proszę. Jeden ortopeda, drugi ortopeda, trzeci ortopeda, trafiłem takiego wybitnego ortopedy, już teraz nazwiska nie chcę mówić, bo nie pamiętam. I on mi powiedział krótko, kazał mi się rozebrać, popatrzył na mnie i mówi, panie Krzysztofie, mimo tego, że pan zrzucił bardzo dużo masy, to widać, że pan jest typowy taki mezomorf i typowy siłacz, nie? Że pan dużo tego czasu nosił. Tak, ubity klos. Ja panu proponuję, kocha pan MMA? No mówię, coraz bardziej się tym fascynuje. A kocha pan jeszcze też kulturystykę? Ja mówię, tak, oczywiście, to jest też moja jakaś tam pasja, tylko no nie wiem, czy chcę to dalej iść, no to ja panu powiem. Pan spierdala z tej maty, bo będzie pan miał 33 lata, czy 34 i będzie pan miał endoprotezę w kolanie. Te kolano się ledwo trzyma, ono potrzebuje mocnego trzymania, jeżeli chodzi tu o czwórkę, tak? Musi być w ryzach, ma pan zdrowe więzadło przednie, więzadło tylne, więzadła poboczne, z rzepką tam jest jakaś chondromolacja tylko drugiego stopnia, tak jak prawie u każdego sportowca, więc nie ma tragedii. Sypnęły się panu łąkotki, które zostały niewycięte tam 12 lat temu i to tam sobie pływa i trochę panu brandzluje, ale to na razie wszystko jest do obejścia. Tylko wracamy do mocnych treningów, siłowych. No i przez to, że powolutku wracamy do tych treningów siłowych, zaczął się ten rok przygotowań, gdzie trafiłem do Dominika Michał, on mnie poprowadził trochę hormonalnie, uregulował mnie tam tarczycowo, pomógł mi dobrać środki, no i przez rok zrobiła się forma i wróciłem do tej kulturystyki. I absolutnie w tej kulturystyce chciałbym zostać, tylko znowu pojawia się pytanie, czy jest sens kolejny rok wydawać tyle pieniędzy, czy jest sens kolejny rok obciążać zdrowie, czy jest sens kolejny rok rezygnować z jakichś spraw zawodowych, które mnie łeb
są takie teraz no, tak, no wiadomo. Czy jest sens kolejny, czy jest sens kolejny rok zawalać relacje u mnie z Aśką, która jest zawsze gdzieś tam na drugim miejscu, bo jak nie praca, to tańce, jak nie tańce, to zawody, jak nie zawody, to znowu praca i tak w kółko Macieja. Więc na chwilę obecną chciałbym się skupić przede wszystkim na robocie w Sixpack TV. Chciałbym być dobrym ambasadorem Sixpack Nutrition, dlatego chcę jak najbardziej wrócić do formy i pokazać, że naprawdę jeszcze potrafię. Czy scena? Ciężko mi powiedzieć. Jeżeli bym... To ciągnie, Krzysiu. To jest jak mało. Tak, ja widziałem teraz na SP, jak się trząsłem, ja widzę ciebie, jak jesteś nabity i mówię, nie, no kurde, ty znowu być w formie, nie? Nie do końca czuję się z tą formą, jaką mam teraz. Zresztą pewnie zobaczycie na nagraniu, że do Mariano Italiano to mi już jeszcze trochę brakuje. Tydzień czasu jeszcze, żebym trening, za tydzień przyjechał. To... Trening siłowy jak najbardziej, ja jestem gym freak totalny, mnie to kręci, chcę to robić, tylko mówię, pod znakiem zapytania scena, zobaczymy. A z tym MMA, no... Gdzieś tam chodzę na zajęcia, ale bardziej pod nagrywki. Ja się na razie nie zdeklarowałem, że idę znowu w MMA. Ja się na kulturystykę nie pogniewałem, żeby nikt mnie źle nie zrozumiał. Trochę mnie bolą pewne tematy, które się... Nie, bo tam pamiętam był temat, że gdzieś tam coś opisywałeś, że zostałeś wysterowany na zawodach czy coś. Też sytuacja była, powiedziałeś, że pierdolisz, nic nie startujesz nigdzie. Tak, to już jest inna kwestia, że przygotowujesz się w federacji na konkretną kategorię wagową i wiesz, przyjeżdżasz, obiecują ci, kurde, gruszki na wierzbie, tu przy siaczku na pewno nie będzie żadnych połączeń. Będzie twoja kategoria, rób formę, robisz formę, przyjeżdżasz, okazuje się, że swojej kategorii jak zwykle nie ma, mogę sobie zbić 2 kilogramy i wyjść z plackami, kurde, których mógłbym ocykać, nie zbijałem tych 2 kilogramów, bo po co, nie chciałem być tam przesuszony, zmęczony i okazuje się, że łączę moją kategorię z chłopami, co ważą po 120, po 130 kilo na scenie, bo taki Turek przyjechał i tam jeszcze już nie pamiętam narodowości, więc się kurwiłem, jebnąłem kwitami, powiedziałem, słuchajcie, ja nie wychodzę, nie, mam tego dosyć, proszę o zwrot pieniążków i to był taki moment zwrotny, gdzie ja powiedziałem, już ja muszę chyba odpocząć, nie? Myśleć to wszystko, czy chcę inwestować pieniądze, czy chcę inwestować czas, czy chcę poświęcać moje zdrowie. Nie jestem już młody, mam 33 lata. Jeszcze wiem, że dużo mogę zrobić. Ale co ja nawet? No, ale to już nie jesteśmy, młodsi nie jesteśmy, nie? No nie, raczej nie będziemy. Nie chyba. Będziemy, więc mówię, no z roku na rok coś muszę poświęcać dla tej kulturystyki. Absolutnie nikt nie zrozumie mnie, że ja to kogoś odwodzę od tego sportu, bo to jest coś fantastycznego. Uczymy się wielu tam dyscypliny, tak, systematyczności, ciężkiej pracy i jaki chuj by na tą dyscyplinę nie kładli, ile by hejtu na to nie szło, bo to jest jedna z trudniejszych dyscyplin sportowych. Wczoraj słyszałem jedno hasło, na moim Facebooku gość napisał, że pierdolę głupoty, bo siłownia to nie jest sport. No. I wiesz, ja mam wytłumaczenie, siłownia to nie jest sport. Absolutnie tak, no bo to trzeba rozróżnić. Siłownia to nie jest sport. Tak. Sport to jest to, co my uprawiamy, zgadza się. Zawodnicza siłownia, chodzenie na siłownię sobie, bo gość napisał, że na klatę coś tam wyciska, no to kurwa, to jest rzeczywiście siłownia, to nie jest sport. Chodzisz sobie dla swojego relaksu. My już nie relaksujemy się na treningu, tylko robimy do tak już bardziej profesjonalnie. No, ja nie lubię tego słowa profesjonalnie, bo ja nie uważam się za jakiegoś tam profesjonalistę zajebistego, ale... Ale powiedzmy na poziomie naszym amatorskim w kraju, czy Europy, czy nawet jeszcze można powiedzieć świata, to ta amatorszczyzna, którą my robimy, to już jest jednak... Profeska. No takie Maxo Masiarny nam wyszły trochę dupizna, no ale wiadomo, nie jesteśmy profesami, nie czerpiemy z tego profitów, aczkolwiek no tu już trzeba się zaangażować, czas, zdrowie, życie osobiste i nie może być tak, że jest siłownia pod życie, tylko sorry, jest życie pod siłownię, właśnie wychodziłem z takiego założenia, że siłownia to jest i trening to jest tylko dodatek, bo niektórzy, wiesz, żyją tylko i wyłącznie siłownią, nie? Tak. Nic nie ma tylko poza siłownią, to zawsze jest życie na siłowni i plus jakieś tam dodatki, chłopak gdzieś tam coś wyszedł, coś zrobił i nie ma innego swojego życia. Jeszcze co chciałem Cię zapytać, bo możemy tutaj gadać i gadać pewnie nieskończoność. Ze 3 godziny podejrzewam, że może tutaj nie wszyscy będą się to oglądać, ale chcę Cię zapytać jeszcze o te podziały federacji. Teraz te nowe i Elite Pro, jak Ty to uważasz? Twoim zdaniem to jest okej, fajnie, czy to jest chujowizna maksymalna? Chciałbym zacząć od tego, że to jest oczywiście moje skromne zdanie, ja się mogę mylić, tak? Możecie mieć swoje, ja to szanuję, ja nikogo nie krytykuję nigdy za tam jakąś opinię, ale moim zdaniem, byli kiedyś prosi, jedni, prawilni prosi, to powinno zostać. Koniec kropka. Byli amatorzy. Ale NPC jest cały czas, tam prosy tak są. Tak jest, ja się zgadzam. Tam ciężko dostać karty pro tak do tych prosów. Ale właśnie na tym rzecz polega. Chcesz być, kurde, zajebistym prosem, chcesz tak ciężko pracować, jak kiedyś pracował tam, nie wiem, Kai Green, Phil Heath i tam inni, żeby tam się dostać, to musisz to zrobić. Teraz zrobili te Elite Pro. Każdy i tak naprawdę prosem. Ja każdego szanuję, kto tam jest, bo ja tam prawdopodobnie nigdy nie będę. Jestem za mały, kurde, Kazio po dużym piwie, żeby w ogóle tamkolwiek skakać i ktoś powie, ty się w ogóle nie wypowiadaj, bo ty w NAKU czy w NABBIE startujesz, jesteś mały fiutek. Okej, spoko, ale Elite Pro to nie jest ci prosi, o których kurde myślimy, nie? Tak. Teraz zaczyna się robić wielki wór, gdzie wszyscy piszą zawodowiec, pro bikiniara, pro kurde fitnessowiec, pro to, pro sro. Jakie to jest pro? Dziewczyna, która trenuje pół roku, napierdala trochę
aerobu przytrzymała dietę, ja oczywiście tak trochę kolokwializując. Za chwilę się okazuje, widzę na Facebooku pro. No sorry, no litości. To jest jakaś tam proliga, powinno to się chyba troszeczkę oddzielić. Dla mnie to nie jest zawodowstwo. Zawodowstwo to są ci stazi, zawodnicy, wszyscy nazwiska znamy, tak? Dexter Jackson, nie wiem, tam Phil Heath, tak? Kai Green, Cutler, teraz na Arnoldzie Bomak, tak? Znowu kurde formy robi. Mnóstwo tych młodych, amerykańskich talentów. Ja rozumiem, że oni mają inne zaplecze, inne pieniądze, innych sponsorów i tak dalej. Nie zmienia to faktu, że to są zawodowcy. Dla mnie. Elite Pro, szanuję, chylę kurde się, naprawdę kłaniam się w pas, bo nie mam absolutnie nic do tego i doceniam każdego, nie wiem, ratusznika, tak? Czy chociażby koleżankę piękną ode mnie z teamu i bardzo ciężko pracującą Paulę Mocio, która napierdala teraz wyniki niesamowite. Ja podejrzewam, że ona ma zadatki na to, żeby być naprawdę tym pro, zarabiać koszulkę, kurde, taką, co być może na koniec tej ligi Elite Pro zdobędzie jakąś tam kaskę, ileś tam tysięcy baksów, czy tam, to podejrzewam, że ją stać na to, żeby wygrywać zawody naprawdę z prosami i dostawać taką kasę, kurde, na pojedynczych zawodach, nie? Więc szanuję, ale moje zdanie, gdzieś tu zaczynamy się gubić, nie? Mam wrażenie, że to wszystko chodzi o to, a nie o to, żeby wyjść zawodnikom gdzieś naprzeciw ich oczekiwaniom. No ale mówię, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, nie? Jakbym miał ofertę, czy opcję, czy możliwość bycia tak dobrym zawodnikiem, jakbym może nie był tak potatuowany, jakby więcej pracował, nie wiem, może, sorry, bił więcej somy, kurde, insuliny i kurwa, żył tylko tą kulturystyką i tylko tym, jakbym mógł startować w Elite Pro, pewnie bym startował, nie? Ale mówię szczerze na tą obecną chwilę, jak jest mój pobyt. Dobra, Krzysiu, co się trenujemy dla odmiany? No to ty tutaj coś tam rzucisz. No ja przyjeżdżam do gościa, który ma jakąś tam swoją partię ulubioną, a wiem, że ty masz barki ulubione. Tak, ja mam, no to zróbmy tak, ja mam ulubione barki, jestem po tej długiej przerwie, będziecie mogli zerknąć, jak wyglądają te moje blizny, bo tam już na SP się rozpisywali, ale pierwszy kliczy ma pryszcza, ale coś tam. Tak, mam pryszcza. Jestem na ofie, mam pryszcza i mam jeszcze Syntol w barkach. Ja też mam pryszcze, pozdrawiam tego gościa, który zawsze mi tam pisze, że kurwa Maniek, schowaj te pryszcze, pod koszulką nawet u mnie pryszcze widzi. Więc zobaczycie, jak te blizny wyglądają, może w międzyczasie gdzieś tam w przerwie dwa zdania wam o tym opowiemy, zobaczycie, jakiego mam dużego wzrosta na prawym barku, no jak generalnie te barki można intensywnie sobie zajebać, z tricepsem chyba. Tak. No jedziemy, ja specjalnie w tym tygodniu nie robiłem barków, czekałem na ten moment, żeby z wujaszkiem podziwić, bo ja wiem, że ty masz te swoje tam patenty, działanie unoszenia, wyciskania, czy dzisiaj to zobaczymy, tak? Możemy. No dobra, no to lecimy, trenujemy. Zobaczymy, co nam tutaj zaserwuje, ale on ma dobre treningi, ale tak jak już mówiłem tutaj na niego, że często było tak, że sobie na fejsie wpisywałem wujaszek Fericze i patrzyłem, co on tam ciekawego ma do zaproponowania i często na swoich treningach właśnie używałem tutaj różnych metod tego pana. A tutaj patrzę też już zaraz jakieś kurwa udziwnienia, będziemy na bossu wyciskać robić. Nie. Dzisiaj żadnej takiej pedaliady, żadnych tam funkcjonalnych rzeczy. Porobimy to, zaczniemy sobie od tyłu barku. Normalny trening. Miałem wczoraj pośladki z rozciąganiami, kurwa, z prawej strony, więc dzisiaj chcę męski trening siłowy. Tak, normalny męski trening siłowy. W trochę mocniejszej intensywności, bo ja tam gdzieś tam chyba słynę z tego, że lubię popracować na ciężarach, ale lubię też podziałać na intensywności. Zaczniemy sobie od tyłu barku, bo on gdzie zawsze jest zaniedbywany i rzucamy tam na ten... Ta noga u ciebie taka kurwa siedzi trochę porządnie. Siedzi, no jest. To nie ma, wiesz, nie ma biedy, naprawdę się do niej przykładam. Nie jest zawodniczo teraz tak mocno, ale jak mi się zdecydowało... Ale jak na ofa, to Dobra, Mariano, wskakuj na ławeczkę, no. Ty będziesz zaczynał, bierzemy sobie dziesiąteczki. Na twoim leczniku on sobie leżysz, tak? Nie boisz się, że coś tam... Nie, śmiał. Czy podrażasz? Nie, nie jestem tym pyterem z internetu. No nie ty jeszcze, tak? Teraz napiszę, kurwa, bo będziesz miał pryszczu. Będziesz miał pryszczu. No i co robimy? Zabierzemy dyszki. No i tak jak ustawiłeś właśnie, kciuki do kciuków, bez zaangażowania łokcia, broda schowana. I jedziemy na zaokrąglonych plecach, czyli nie pracujemy na retrakcji łopatki, tak? Tylko, tylko że ty poszedłeś takie trochę wysuwanie. Ja bym wolał, żeby się poszli we wznos, nie? Bez łokcia, bez zgięcia łokcia. Bez zgięcia łokcia, Mariano, w ten sposób. Tu. Aha. Tak jest. I jedziemy sobie tam, nie wiem, 20, powiedzmy 25, tak? Tak jakbyśmy krawędzią dłoni, czyli małym paluchem, chcieli zaatakować sukien, nie? Schowaj brodę i staraj się, schowaj i staraj się odrobinkę mniej pracować w czworobocznym, w ogóle lewobocznym, a więcej czucia złapać tutaj w tym barku, nie? Zostajesz sobie, schodzimy tam powiedzmy na tą szósteczkę, tutaj robimy klasykę gatunku dłoń do dłoni, tak? I nie prowadzimy w linii barku, tylko idziemy odrobinkę do mnie teraz, tak? Tak jest, i jeszcze mocniej otwórz ramię, jeszcze otwórz mocniej łokcie. O tak. Schowaj brodę, staraj się tu złapać te miejsca, nie? Nie?
sobie tylny aktum barki, jak ty poczułeś go troszeczkę, czy tak nie widać? No widać, nie, to od razu, mówię tam, może tego nie widać, proszę, tu jest blizna po pierwszym cięciu, ładnie ten bark jest zabliźniony, rozbita jest ta blizna, tu jest ten trochę gorszy bark, gdzie tam się gorzej działo, trzeba było naprawdę tam poczyścić, ponacinać. Mam fajną panią doktor, która robi takie rzeczy, jak widzicie, malutka tylko blizna, to się rozbije, więc tej góry nie będzie. Teraz już barków nie będziesz stopiony nigdy? Jak to jest? Nie będę? Jak będziesz coś tam zapodawał do barki, czy nie, już omijasz teraz? Będę bił barki, bo nie lubię gdzieś tam w nogi, nie zawsze lubię też w dupę. Na pewno będę bił barki, będę bił w boczną głowę być może, ale nie więcej niż 2 cm. Jest taka zasada, bo rozmawiałem później z gościem, który się na tym bardzo dobrze zna, ma na iniekcji, szczególnie jeżeli chodzi o na ramienne. Ładować tył barków. Nie, wiadomo, robić tam infuzję, żeby patrzeć, czy nie wbiliśmy się w jakieś naczynie, uważasz tam na te jakieś tam główka nerwowe, nie, żeby gdzieś tam sobie jakieś paraliże nie zrobić. Jeżeli chodzi o sterylkę, to wiadomo, wszyscy robimy to sterylnie, staram się, żeby była ta higiena zachowana. A w boczne, jeżeli się zdecyduje kiedyś na bicie, to na pewno nie więcej niż 2 cm i na pewno nie będzie towar jakiś tam mieszany. Nie? U mnie było wiele tych podwalin, jeżeli chodzi o te roki w barkach, więc to nie tylko chodzi o iniekcje, ale przestrzegam was, młodzi koledzy i koleżanki, no może koleżanki nie, koledzy, adepci kulturystyki, bijcie towary odważnie, bierzcie, nie wiem, od dobrych tam dealerów, czy od kogo macie, czy najlepiej aptekę, żeby nie było później syfu, nie? Najwyższej jakości białko serwatkowe Real Way 100. Znakomita rozpuszczalność w formie instant. Duży wybór unikalnych smaków. Sprawdź na realfarm.eu. Zapraszamy. Tutaj tradycyjny krzyżaczek, tak? Czyli linki w krzyż, znaczy w sobie to, bo się będzie wkurwiało. Ja nie lubię, no pedantycznie, to musi być. Krzyżaczek. Odchodzimy oczywiście trochę od wyciągu. Brzuch ciągnięty, poprzeczny napięty, klatka maksymalnie otwarta, pośladek spięty i znowu bez pracy łokci. Otwarte, tak jakbyśmy je mieli rozpięte, tak jest. Nie pracuje szyją, tu próbujemy złapać sobie poprzez ruch pompujący. Tak. Akurat tu jest przykładem zawodnika, który nie ma dziury między łopatkami, tak jak ja. Masz mocne to ruchowe, bo walczę czworobocznie, więc one dosyć mocno tu u ciebie się angażują, nie? No, tak. I oczywiście jest tutaj ten taki punkt, którego ja się zawsze staram trzymać wszędzie, na klatce, na plecach. Staram się nigdzie nie dawać rozluźnienia, nie? Czyli mimo tego, że ruch, powiedzmy tutaj tej ekscentryki jest do tyłu, koncentryki, chociaż tu na barkach jest trochę inaczej, koncentryczny jest do tyłu, ekscentryczny jest do przodu, to staram się, żeby nigdzie nie było rozluźnienia, nie? Napięcie, 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 napięcie. Bark lubi taką stałą pracę w napięciu, żeby nie było, że wiesz, jak niektórzy... Mój robi tył barki, nie? Naprawdę tył barki można fajnie złapać, ale to jest trudne ćwiczenie, nawet zawodowcy, kulturyści mówią, że uczą się ćwiczenia na tył barków całe życie. Dobra, jedziemy sobie boczny aktom, znowu tak trochę kombinatoryka w tej guzie. Najpierw sobie podłączymy, znowu sobie zrobimy w takim seciku łączonym. Ty jesteś na redukcji, więc takie sety jak najbardziej tobie pasują. Najpierw linki, później wyjdziemy sobie na hanterki, poprawimy sobie się na hanterki, nie? Ruch jest identyczny jak przy normalnym wnosie, tak? No sobie odbieramy się. Tak jest. Pozycja jest izolowana, gdzie naprawdę możemy wyłączyć pracy innych grup mięśniowych, nie robimy żadnego push pressa z kolana, nie pracujemy gdzieś tam klatką piersiową, nie zamykamy pleców, nie gardzimy się, jeszcze co chodzi, nie robimy zjebanych przyrubów. Jestem sobie kop, po pielicy mogę mieć opartą, czy nawet zerkać sobie wyciąg, bo tutaj nie męczę to specjalnie tej szyi. Znowu jest to zasada, że staram się trzymać cały czas napięcie mięśniowe do linii barków, wznosnie wyżej i tu przy biodrach nie luzuję, ta, tylko pracuję w stałej koncentryce, nie, że tak powiem. Tonus mięśniowy jest zachowany. O, zaczyna paszyć, trochę za mało, gdzie jak ciężar tam trochę większy. 3 godziny później. Dam ci większy. Tak. Zwróćcie uwagę, to jest też fajny przykład, jak inna jest motoryka ruchu, że tak powiem, między Mariuszem a mną, gdzie ja teraz ważę powiedzmy tą stówkę po
po straceniu tych jakichś 8 kg, ile teraz masz, Mariano? Stówę. No, ma stówę. Zobaczcie, jaki tu jest gabaret, jeżeli chodzi o mięśnie, jakie są tu trzenie u mnie. Jestem przy nim malutki. Zobaczcie, że te ruchy wyglądają troszeczkę inaczej i u mnie, i u niego. Pewnie te ograniczenia mięśniowe już tutaj wchodzą, ale oczywiście absolutnie taki jest najbardziej korekt, tylko to mówię, czuję, że chodzi. Nie, że to jest inaczej. Nie? O, to jest. O, jest. Kurwa, mieliśmy sam zrobić. Zagadujemy już. Nie. Teraz przechodzimy sobie do siedzenia, tak? Nie wiem, czy to możemy skorzystać, czy nie. Do siedzenia, całkowicie w pionie. Poprawiamy sobie znowu wznosem bocznym. I znowu, żeby wprowadzić ten fajny myk, to jest retrakcja łopatki, klatka piersiowa otwarta, tak, broda, wiadomo, patrzymy przed siebie, trzymamy poprzeczne brzucha. Staramy się, żeby tu szarpanek nie było. I znowu ja wprowadzam ten ruch troszeczkę ku przodowi, nie? Wszyscy gdzieś ładują albo w tył, albo idą tu mocno w bok, troszkę w przód, nie? Troszkę w przód i cały czas klatka otwarta, ja tu pracuję tylko na ramiennym, nie? Nic innego mnie tak naprawdę nie interesuje. Czuję, że ten ruch jest dla mnie coraz trudniejszy, bo pieką mnie barki słabne, to wykonuję kilka takich krótszych ruchów, nie? Dopompowujących. No, zostawiamy. Jak widzicie, wcale nie duży ciężar, ale gdzieś tam zachowany w technice, tak? Wiadomo, to może być ewentualnie dyszka, nie? Wtedy robimy trochę więcej powtórzeń. Tak, ściągnij mocno łopatę, otwórz klatkę. Tak, troszeczkę tu przechodzi, nie? Tak, proszę. Czyli jeszcze nie za mocno, żeby nam się zaraz tutaj z nosu nie zrobił. Ja lubię sobie ułożyć krawędź dłoni, gdzie jest mały palec, na krawędź hantli. I podobnie jak robiliśmy tył barków, leciutko pochylam minimalnie. Brzuch ciągnięty, napięty, posiad spięty, czwórka spięta. I tak jakbym chciał znowu małym palcem pocelować w sufit, tak? Bardzo mocno, jak zwrócicie uwagę, u Mariuszy to będzie widać się idealnie. Jak ta głowa boczna będzie wychodziła, nie? Jak będzie się robiła taka górka, nie? Znowu nie ma szarpanek, tak? Trzymam cały czas tą łopatę. Nie ma wysokiego ruchu. Tak jest. Tak jest. Odwróć. Trzymaj go nie buja, przytrzymaj te plecy. Tylko na ramieniu. Tak. Tylko na ramieniu. Zobaczcie, co tu się u niego dzieje z tymi barkami. On ma tak potężne te barki, że ten przód, przedni akton, boczny akton i tylny akton tak naprawdę tworzy jedną wielką bułę, więc u niego może tak mocno tego promienia, że tak powiem, bocznego nie widać, no ale... Ale oto. W siedzeniu można fajnie wyizolować barki, nawet jak się nie ma oparcia, ale jak macie gdzieś na siłowni taką ławeczkę, taką krótką, ona jest zajebista. Dlaczego? Bo pierwszy możemy sobie położyć tutaj nogi, zajebiście nam się ustawia staw kolanowy względem stawu biodrowego, gdzie mamy to ręce wciśnięte, tak? Tu się nic nie dzieje. Ja sobie lubię zawinąć tą łopatkę w retrakcję, gdzie trzymam sobie teraz tą klatkę piersiową mocno wyeksponowaną. Tu z tyłu możemy pokazać, co się dzieje. I tu sobie spokojnie pracuję, tak? W ruchu izolowanym. Trzymam tylko poprzecznik brzucha i nie muszę się też męczyć, bo jestem oparty, nie? A jest naprawdę dobra izolacja, jeżeli chodzi o ten naramienny. I znowu ta sama zasada. Nie idziesz tu mocno w bok, nie mówię, że to jest źle. Tylko fajnie może ten ruch zintensyfikować, jak się doda troszeczkę do przodu, nie? W ogóle, jeżeli chodzi o naramienne, to z racji tego, że to jest moja ulubiona partia, jedna z chyba z bardziej ulubionych, to w ogóle może było cały film nagrać o wznosach bocznych. Ludzie nawet nie wiedzą, że ustawienie wznosów bocznych trochę do przodu, czy trochę w bok, czy trochę w tył, zupełnie inaczej angażuje ten naramienny, nawet nie wiedzą o tym, że chwyty trochę bliżej tu, trochę bliżej środka, trochę bliżej na zewnątrz, to jest co innego, że trochę pochylenie głowa to jest co innego, że tam nie wiem, kąt ataku to jest co innego, a to jest dosyć istotne. Ja to się doczekuję na YouTube'ach, sobie może na wszystko znaleźć, nie? No ale wiesz, jak ludzie przychodzą na siłownię i robią różne głupoty, a mają YouTube'a za finką, to no to jest, bo co my tutaj będziemy też uczyć sobie dokładnie. Tak, tu trzymamy, tak jest. Dobrze, że ściągnęliśmy sobie brodę, nie pchamy, nie myczymy szyi.
No i zobaczcie, Mariano robi perfekto ćwiczenie. Zobaczcie, co się dzieje. To już jest tak dużo mięcha, że to musi pracować, nie? Ale ruch jest jak najbardziej super. Forma jest unbelievable. Z podciąganiem to będzie jeszcze pod brodę. To byśmy też mogli robić w dwóch tam chwytach, wąskim, szerokim. Wiadomo, wąski bardziej angażujemy kapturowy, nie? I tam ten bark też idzie nam w boczny akum, ale generalnie na wąskim chwycie pracujemy tak na bark całościowy. Można by było zrobić trochę szerszym, gdzie pracujemy w lekkim pochyleniu na kącie prostym między przedramieniem a ramieniem, które stricte ta głowa boczna nie ma tego wyniesienia, gdzie ten kapturowy się włączy. Po prostu zrobimy ten wysoki, chcemy, żeby ten kaptur też popracował. No, tak, ja muszę. No. Wszystko muszę pracować. No, musi u ciebie jak najwięcej, więc dzisiaj wiesz, gra muzyka. Tutaj na linach też zrobimy sobie z takim lekkim rozciąganiem, bo chcemy, żeby dzisiaj jak najwięcej bodźców było, żeby ten trening zintensyfikować, żeby te barki trochę zwariowały, bo praca tu, praca tam, na wszystko kąt. Różne płaszczyzny, różne wektory ruchu. Chcemy się jeszcze tu pokazać, jak można sobie popracować. Tylko uważajcie na dzwonki, żeby się nie pobijać. Rozciągamy, tak? Tak, rozciągamy na boki. Trzymamy tu poprzeczkę brzucha, bo to jest takie ćwiczenie, gdzie jak widzicie jestem lekko pochylony i niestety te zmęczenie miejscowe, tak zwane w odcinku lędźwiowym, może dochodzić. Szczególnie jak ktoś ma prostownik przerośnięty, zaraz będzie, o kurwa, ale spina, nie? Więc staramy się tym poprzeczkę brzucha trzymać, tę klatkę mieć otwartą. W dalszym ciągu pracować tylko na ramiennym. Nie ma tu szarpanych, już presów z kolan, żadnych gówien. Rozciągnięcie robi tu robotę. Nie ma siły. Przechodzimy sobie do takiego chwytu wąskiego i tylko sobie dopompowujemy, tak jakbyśmy mieli dzbanek na klatce, nie? Widzieliśmy sobie kettlebell odmiany, żeby też pokazać, że kulturyści to kurwa nie tylko na tych hantach, na tych sztangach. Na kettlach też można sztywny nadgarstek. Pomęczymy sobie przedramię, tak? Żaden podchwyt, żadne rotacje, żeby już teraz na koniec nie wysypać gdzieś tam rotatorów czy stawu barkowego. Najprostszy ruch młotkowy, tak? Przytrzymanie przy barkach i na linii wzroku czy w linii barku, tam każdy kwestia indywidualna, tak? Hop, sztywny nadgarstek, mocno ściskamy rączkę kettla, można ewentualnie pojedyncze z hamowaniem, tak? To jak najbardziej. Oczywiście potem zaraz podciągamy. Wyłącz Mariano drogę, nie dawaj tej szyi, tak? Ale przód piękny chodzi. Jak pięknie. Naprawdę można go przyparzyć tutaj tą kretą, tym jak poprawisz. O, fa. Tak. Wyjąć znowu brodę, nie musimy szyi. Otwórz klatkę, poprzeczkę brzucha, aktywuj. Łopatę ściągnij i mamy tylko tak przednia. I podciąganko pod brodę. Tak jak powiedziałem, można robić na sztandze. Mariusz już jest trochę zmęczony, bo ta redukcja, więc nie będziemy go wolnym ciężarem mocno bombardować. Mocno ciasny chwyt. Wysokie podciągnięcie. Odwrócony trójkącik. Tak, do momentu, dopóki nie potrzebujemy żadnej pomocy z kolana. Klatka cały czas otwarta, nie gdzieś tak. Tak, kopry, trakcja, łopatki, wysoki łokieć. Przytrzymanie, chwila izolacji, tak. Koncentryki może w ten sposób. Góra. Ja tu się staram robić pełne rozciągnięcie, ludzie się boją, nie wiem, bo się coś tam w okolicy stanie chują mieć, że rozciągam ten kapturowy, ale nie robię takiej pozycji, tak? Na retrakcji rozciągnąłem go teraz mocno. Hop. 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 I jak jest tam ciężko, to tak, już presik lekki. Parę ruchów wymuszonych zawsze na propsie. Ciężko będzie? Jakby się tutaj jakiś mądrala znalazł, że wyszły badania, widziałem rysunki, opisy, że to ćwiczenie jest kontuzjogenne, nie do końca wskazane. Rzeczywiście pokazały się ostatnio takie badania, że ten ruch, gdzie te łokcie idą tak trochę na boki, w tył, łokieć jest szerzej względem nadgarstka,
to rzeczywiście nie do końca fajnie jest tam dla naszych stożków rotatorów i naszego stawu barkowego, ale też się popadajmy w skrajności i w paranoję. Tyle lat się robiło to ćwiczenie, raczej sobie ludzie krzywdy nie robią. Ale warto to wiedzieć, poszukajcie, na pewno znajdziecie gdzieś tam wujaszy Google czy Facebook, że lepiej jest jednak łapać tym chwytem szerokim albo nie prowadzić tych łokci w górę, tylko jednak, co mi się zawsze wydawało błędem, trochę w tył. Dobra, pompujemy dalej, panowie i panie. A jest. Spotkanie dwóch marek tak naprawdę. Twarzy, że tak powiem, ambasadorów dwóch marek. Jak widzicie, można sobie fajnie pogadać, się poprzyjaźnić bez jakiejś zbędnej hipokryzji. Mariano Italiano może sobie sprawdzić, wie, popytać. Nigdy na niego złowa, złego słowa nie powiedziałem, nie powiem. No ja nawet zresztą nie, tak nie twierdzę, jak, że tak było. Tak jak kurwa na innych też nie gadam. Real Farmi, Sixpack Nutrition, gdzie dzisiaj można robić fajne rzeczy. Mam nadzieję, że wam to przypadnie do gustu i my moglibyśmy tu wjechać na siłownię o 6 rano, pewnie gadać, mądrzyć się, napierdalać nagrywki. Skończylibyśmy, nie wiem, o 24, jeszcze byłoby mało. Ale wiem, że są firmy, które nie idą w taką współpracę, że nagrywasz z nimi. Jest taka jedna firma, nie? Gdzie tam swoich ma zawodników i kurwa, słuchajcie, dotyka się do nich. Jeżeli ktoś w dużej firmie, są ludzie odpowiedzialni za Instagram, za Facebook, za szeroko pojęte social media, są ludzie odpowiedzialni za sprzedaż, za marketing i oni nie rozumieją tego, że marki warto krosować, że ludzi fajnych, ciekawych powinno się krosować. Tak. Pokazywać tu, pokazywać tu, pokazać, że te suple też są dobre, ale nasze też są w porządku. Nie hejtować, tylko pomagać sobie. Jak ludzie tego nie rozumieją, to jest ze ściany. To jest ze ściany. Moje dobre, twoje złe, nie? Mojsze jest lepsze niż twojsze, nie? Tak nie powinno być. Ja miałem parę takich akcji, że wiesz, namawiałem tam, rozmawiałem z chłopakami z pewnej firmy, żeby sobie nagrać, bo ludzie mówią, nagrać z tymi ludźmi, nie? Człowieku, nie mają zgody, nie możemy z wami nagrywać, bo to jest konkurencja, do widzenia, nie? Ja też... Nie będę mówił kto, bo już... Ja też to szanuję. Szanuję to, bo wiesz... Ktoś może po prostu mieć jakieś tam restrykcje, ograniczenia, obostrzenia kontraktowe, okej, w porządku. Ale mam na to nie zawodnicy, zawodnicy chcieli. Ale zawodnicy chcieli to zrobić. Rozumiem, ale, ale nie mogą, nie? Nie mogą, tak. Więc mówię, że rozumiem ich, ale mam na ten temat inne zdanie, nie? Nie powinno tak być. Uważam, że mamy tak dużo do powiedzenia i że tak fajnie możemy pokazać kulturystykę, trening siłowy, innowacje, niuanse, smaczki, nowości. Dla ludzi, którzy myślą, że już wszyscy wiedzą o kulturystyce, okazuje się, że wiedzą nic. Albo bardzo mało, że powinno się to robić, tak? Zrobiliśmy sobie te w ogromnym cudzysłowie oczywiście wstępne zmęczenie, bo nam na te zmęczenie zeszła godzinka. Wymęczyliśmy tylny akton, boczny akton, przedni akton. Nie zrobiliśmy żadnych wyciskań. Kto trochę siedzi w temacie, wie, że barki może naprawdę potężne budować nie tylko wyciskaniami, ale właśnie pracą izolowaną i techniczną, szczególnie na wznosach. I teraz ten kluczyk, ten smaczek, cała ta wisienka na torcie, to jest to, że idziemy sobie powyciskać. Postaramy się, żeby to były ciężkie wyciskania, ale w technice na tyle, ile nam pozwolą te zmęczone barki. I tu jest cały ten niuans. Mam nadzieję, że Mariusza trochę pobolą te barki. Ty, ja czuję naprawdę, nie, spompowane są dobrze. Spompował się fantastycznie, jak wiecie. Wystarczy, może nie wystarczy, a jednym tam z kluczowych czynników, żeby coś tam rosło, mięśnie się rozrastało, był progres. Ta hipertrofia mięśniowa to jest właśnie przepompowywanie dużą ilością krwi tych mięśni. Słuchaj, ogólnie zasada taka, żeby nie robić cały czas tego samego. Oczywiście, że dala nam duże ciężary, bo to taka odmiana jak dzisiaj jest zrobiona, to jest zajebiste. Tak, najgorsze są stagnacje, wiecie, kiedyś było tak, że trenuj jednym treningiem 3 miesiące, później zmieniaj. Każdy musi dobierać trening oczywiście pod siebie, pod jakieś tam indywiduum swoje. Ale najlepiej ja jestem za tym, żeby te zmiany były w każdym tygodniu. Inny trening, bodźce zaskakujące. Schematy mogą być podobne, ale ruchy, wektory, ale trajektorie... Ale nie pracujesz na planie, że tam dostałeś od trenera, kurwa, i przychodzisz i robisz. Nie. Intuicyjny trening. Ja uważam, że najbardziej doświadczeni zawodnicy, ludzie, którzy siedzą w branży, już naprawdę mają pojęcie, jeżeli chodzi o technikę, zakresy ruchu i tak dalej, ćwiczenia, znają swoje ciało doskonale, uważam, moim skromnym zdaniem, że najlepszym treningiem jest trening intuicyjny, instynktowy. Tylko tak trenuję, ewentualnie skupiam się troszeczkę bardziej na schematach, jak jestem na jakiejś masie, gdzie potrzebuję po prostu wejść na 60 hantę czy na 70 i zrobić porządną klatę. Coś z nogami ruszyć wtedy. Tak, to tam powiedzmy idę w siadę, idę w wykrok, idę tam w hack maszyny czy suwnicę kątową, ale generalnie u mnie jest kombinacja alpejska, w ferii czy staję na tym prawie non stop. No zresztą wystarczy wejść na Krzyśka Facebooka, chociażby tam popatrzeć, co on tam wyprawia z tymi różnymi ciężarami, maszynami i te freestyle jego są
naprawdę zajebiste. I to też czasem robię nie tylko pod siebie, ja to po prostu lubię, ale też po to, żeby ludzie zobaczyli gdzieś. Ludzie do mnie często, które na prawie piszą, słuchaj Wujaszek, fajna robota, rób trochę więcej filmów, nie mam na to zawsze czasu, ale wierzę, że to jest jakaś innowacja, coś można tam podłapać. Oczywiście te techniki, ja się absolutnie nie uważam, że one wszystkie są moje, bo to jest gdzieś tam, bo ja coś zauważam, pewnie, sobie tak? coś zmieniam i to można fajnie zmodyfikować, nie? Dobra, z tego gadam, dojdziemy na wyciskanie. O czym teraz sobie pogadaliśmy właśnie, też zobaczcie jaka jest różnica, ten sam niby trening, ta sama intensywność, Krzysiek jest mokry jak szczur, koszulka kurwa do wyciskania, a ja suchy i mi zimno. Tak, do czego zmierzamy? Do tego, że to jest 5 tygodni do startu, czyli tutaj ten BF jest coraz niższy, coraz mniej tkanki tłuszczowej, więc coraz mniej też wody podskórnej, coraz mniej z tego oczywiście z siebie wychodzi. Ja gdzieś tam w fazie roztrenowania, ciężki weekend był. Mimo tego, że mało piłem, sporo teraz się przesuplementowałem, żeby tu tempo dotrzymać Mariuszowi, ale jeszcze we mnie siedzi tej wody, zobaczcie, mi jest gorąco, ja po prostu aż pulsuję. Co prawda przyjąłem tam Chris Shota, Boom Shota i tak dalej, oczywista rzecz jasna, ale Mariusz też swoje suplementy z Refarmu przyjął, a widzicie, jaki tu jest suchy, czyli do czego zmierzamy ten okres, końcóweczka redukcji, jak mało już tam wody jest i tłuszczu, jak u mnie jest dużo tłuszczu, jak dużo tej wody po prostu nie siedzi. Ja w ogóle mam tendencję, nawet jak jestem bardzo mocno odwodniony i tam, nie wiem, w zeszłym roku zrobiłem życiówkę, właśnie 90 kilo, wydawało mi się, że no nie mam grama tłuszczu, już nie mam tam kurwa kropelki wody, a okazało się, że wszedłem na scenę i jednęły te lampy. Wiadomo, przyjęło się jakiegoś tam pampa na tej scenie, żeby przed sceną, żeby się troszeczkę podpompować i tam inne, wiadomo, wynalazki. I się okazuje, że i tak kałuża wody jeszcze, z czego to wychodzi, to ja nie wiem, ale gdzieś tam jeszcze głęboko siedzi. A szedłeś pewnie do kibla po odwodnianiu i tego go ciężko było wymusić, nie? To jest zawsze zajebiste, jak ja się dziwię, pęcherz kurwa naciska, tak. Myślisz sobie, ole będę lał, stajesz jak dziadek kurde z tym, z prostatą. Psik, tak. Psik. To jest po mocnej diurezie, nie? Jak się zrobiło konkretnie, to jak wyszczałeś te hektolitry wody, to już później ciężko. Ktoś to tego nie przeżył, nie będzie wiedział, na czym to polega, ale zawodnicy pewnie teraz, jak ktoś to ogląda, to pewnie pod noskiem sobie się uśmiecha, nie? Kurwa, miałem to samo, nie? Zawsze powiedział, staję w kibu, bo psik, no kurwa, koniec. Jak widzicie, wyszliśmy tu na maszynę, tam sobie nie myślcie, że się boimy wolnych ciężarów, ale po pierwsze, tu się trochę martwimy i myślimy o zdrowiu Mariusza i o tym, żeby jakiejś tam kontuzji nie było, bo tak jak powtarzamy, 5 tygodni do startu, stawy trochę wysuszone, widzicie, że się nie poci, więc już to odwodnienie jest takie dosyć mocne. My zrobiliśmy te duże takie wstępne zmęczenie, więc pierwsza maszyna, żeby się trochę dopompować, jak najbardziej wskazana. Chwyt najprostszy, chyba najbardziej prozdrowotny, bo młotkowy. Fajnie. Kilkanaście powtórzeń. Maszyny hoist w systemie Rocket, czyli jak widzicie, pracujemy również z sylwetką, ona nas anatomicznie ustawia, jest ten ruch bardzo miękki. Nie wszyscy są zwolennikami tych maszyn, nie wszystkie maszyny są idealne, przyznam. No ale ja po kontuzji barku i kolana na tych maszynach wracałem do zdrowia, więc generalnie polecam. Chyba jeżeli chodzi o wyciskanie, to nikomu nie trzeba tłumaczyć. Chociaż bardziej na maszynie. Bardziej na maszynie, aczkolwiek tak czułem, że to powiesz. Ja jako trener, personalny instruktor, gdzie cały czas aktywnie, wiesz, ja żyję tą siłownią, pomagam ludziom, pracuję tu w korum, mnóstwo godzin, gdzieś tam te 14-15 treningów personalnych potrafię dziennie zarobić. Dziennie? Dziennie. 7 na przykład w City, czy 7 to zdarza mi się, naprawdę. I to nie raz, nie dwa razy w tygodniu. Ty masz czas zjeść w ogóle? No, to na zasadzie takiej, że ktoś się rozgrzewa, ja chcę zjeść, nie? Wiesz, jak to wygląda czasem. Do czego zmierzam? Na maszynach też ludzie robią babole, myślę, że wystarczy na maszynie usiąść, nie? Wyjebać po krzyżnym brzucha, nie? Tu się pogarbić, pogadać sobie, słuchawki jeszcze w uszy, tu widzę z kimś rozmawiać przez telefon, tu kurwa szarpie tą maszyną. Też się można skrzywdzić, też można popracować nieefektywnie, no ale ludzie myślą, że to jest wszystko łatwe, proste i przyjemne, ale nie do końca. Chciałbym dodać na zakończenie tylko jeszcze jedną ważną rzecz. Słuchajcie, bo Krzysiu naprawdę się poświęcił, żeby nagrać ten program. On chciał to w ogóle robić później, nie miał czasu, wracał, tam 5000 km zrobił w ostatnich tutaj dniach. Ale dzisiaj, zobaczcie, przyjechał z miłą chęcią, pokazał, że to jest gość, z którym można się umawiać. Bywały sytuacje takie, gdzie się umawiałem, przyjeżdżałem 500 km, a chłop mi mówi, boli go brzuszek, kurwa, nie może przyjść. To jest niepoważne. I tyle, no to nie ma co komentować. Krzysiu, dziękuję Ci bardzo za trening. Ja dziękuję, cała przyjemność po mojej stronie. Zawsze chciałem przyjechać do Ciebie,
znamy się już kopę lat, bo naprawdę zaczynaliśmy tam gdzieś tam kiedyś jeszcze w tych IFBB razem, tam, tam się ciągaliśmy. Ale powiem Ci jeszcze jedną rzecz. Wiesz co, ja pamiętam cały czas, jak o Tobie sobie pomyślę, stoi mi przed oczami Twoje ładowanie kilka lat temu, ten tłuszcz, jak Ty kurwa w garze gotowałeś jakieś tam słoninę czy coś tam. Ja myślę sobie, Boże człowiek, jak Ty byś jadł, tak tam siedziałeś wtedy, chyba byłeś po ketozie jakiejś czy coś i mówisz, o kurwa, to będę jadł, tak? I później zażyganie prawie było, tak? Tak, było prawie zażyganie, to tam był taki eksperyment, rzeczywiście ta forma w ciągu powiedzmy tej masy, czy pierwszych tam, pierwszych tygodni redukcji, że tak powiem, to wydawało się zajebiste smakołyki, bo człowiek taki, wiecie, głodny tego tłuszczu, smaczka mięsa. No, i ta forma naprawdę wyglądała całkiem fajnie, widziałem nawet Marcel przyszedł, jak mi pisał, kurwa Krzysiu, chyba będzie życiówka, pięknie wyglądasz, nie spierdol tylko tego na koniec, ja, bo ja miałem tendencję zawsze do spierdalania końcówek totalnie, nie? Lubiłem sobie. Tak, lubiłem sobie, no i niestety efekt był taki, już nie pamiętam, który to był rok, że... 2015. Tak, że spotkałem też Mariusza Czerniewicza, gdzieś tam się mijaliśmy, chyba gdzieś tam mnie podglądał na Facebooku i tak popatrzył na mnie i mówi, kurwa Krzysztof, co się stało z twoimi nogami, a ja po prostu ulany jak na, kurwa, nie wiem, 12 tygodniu tłuszczu? Tak, na 12 tygodniu masy, bo gdzieś na koniec mi się ten organizm zbuntował, jak to ładnie wszystko schodziło, to na koniec gdzieś mi to przyjebało, podlało, kortyzol wystrzelił. Wszystko się zepsuło, wtedy nie wiem, wtedy byłem chyba naprawdę, nie kłamiąc, na tych tam bardzo dużo było zawodników, robili dzielenie na tą pierwszą piętnastkę, nie? To takie półfinały, wszedłem do tej piętnastki, chyba w tej piętnastce byłem 14 czy 15. Wtedy był taki moment, że ja mówię, co ja kurwa robię, co ja robię w tej branży, jak jestem takim kurwa cienkim chujem w ogóle, nie? Ja pamiętam to. No. Okazało się, że to był jakiś tam błąd, no po prostu, także jeżeli będzie mieli też jakieś potknięcia w swojej jakiejś tam karierze kulturystycznej czy innych sportów nawet, bo to nie pijemy tylko do kulturystyki, to się nie poddawajcie, słuchajcie, każda porażka to, każdą porażkę można przekuć później na jakiś ogromny krok w przód, albo nawet na jakiś bardzo duży sukces. Zawsze to jest jakaś lekcja. Tak, to jest lekcja i traktuje. Ty już wiesz, że tłuszczu teraz nie będziesz. Później się okazało, że ja w ogóle bardzo źle trawię lipidy, więc i tak dobrze, że to tam w pewnym momencie jeszcze szło tak w miarę. Dobierajcie pod siebie, róbcie jakoś to z głową, no i nie wiem. Dobra. Jakiś przekaz chcemy, ktoś coś powiedzieć jeszcze? Chcemy, żebyś nie był zmęczony dzisiaj, szedł spać w końcu, bo wiem, że nie spałeś, praktycznie jesteś tutaj w gazie cały czas. Dlatego nie chcę Cię męczyć dzisiaj, jeszcze raz dziękuję za trening, no i fajnie było. Będzie okazja, na pewno podejrzewam do jakichś jeszcze spotkań, a my pewnie się widzimy w Kielcach. Na pewno tak? Ja będę z ekipą, jak ja tu mówię, chyba z tego Jeepa, będę jako dziennikarz, co mi sprawia też ogromną przyjemność, tak? Nadajesz się do tego, wyjebałeś w górę full na pewno. Bardzo się cieszę, widzę, że gdzieś tam za Iridium jeszcze jak stara marka była, to dużo ludzi poszło gdzieś naszym śladem i mogę to nieskromnie powiedzieć, bo było tego mało, teraz widzę wszyscy latają gdzieś tam z mikrofonami. Nie mnie to oceniać, każdy sobie wybiera jakiegoś reportera, któremu tam bardzo odpowiada, ja robię swoją robotę, cieszę się, że jak są jakieś tam pozytywne komentarze, cieszę się, jak ludzie dobrze to odbierają, też się cieszę, jak jest konstruktywna krytyka, troszeczkę się złoszczę, jak jest niekonstruktywna, bo ktoś powie, pedał w kolczykach lata z mikrofonem, nie? Słuchajcie, dajcie sobie spokój z takimi tekstami, bo to świadczy o waszym jakimś tam poziomie intelektualnym i mentalnym, co z domu wnieśliście, tak? Już bez podjazdów to na rodzinę, bo też zdarzają się podjazdy typu, kurwa, nie wiem, twój stary to frajer, a twoja mama to jak nie zrobiła skrobanki, to powinna cię upę pierdolnąć o zlew, jakbyś się urodziła dosłownie. To piszą dzieci, to już piszą. To jest, wiecie, to już jest troll dla mnie totalny. Dobra, słuchajcie, nie przedłużając, bo i tak ten film już tam chyba wyszedł hiper długi. Z 4 godziny na pewno będzie oglądany. Pozdrawiamy was serdecznie. Dziękujemy, że oglądaliście. Wbijajcie na Facebooka Krzysztofa, na Instagrama Wujaszek Felicze. Oglądajcie go gościa, bo naprawdę jest co oglądać. Ja śledzę na bieżąco, zawsze czerpię tam fajne te informacje treningowe nowe, jakieś niuanse ciekawe sobie wyciągam, korzystam z tego. Polecam, naprawdę gość jest zajebisty, jak zresztą widzieliście. Gaduła niesamowity, dzisiaj uratował odcinek, bo ja tak naprawdę no jestem troszeczkę, powiem szczerze, wyjebany. No ale na szczęście Krzysiek wyjebany, ale za to wygadany. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy i do następnego. Siema.